Dawno, dawno temu była sobie farma, na której mieszkało wiele małych zwierzątek. Wśród nich był mały, czarny kotek o jednym zielonym i jednym niebieskim oku, a nazywał się Missy Fu. Zabawa na farmie sprawiała mu wiele radości, ale był trochę niezdarny. Nie byłem taki niezdarny. No, może i tak, ale za to, jaki byłem słodki. Ale to nic, bo miał wielu małych przyjaciół, którzy zawsze mu pomagali. O, Missy Fu, biedactwo, co ci się stało? Nie martw się, wszystko dobrze. Wyruszmy na nową przygodę w lesie. Tak, tak, chodźmy, chodźmy. Mama mi mówiła, żebyśmy nie odchodzili daleko. Chodźmy, będzie fajnie, jest tam tyle ciekawych rzeczy do robienia. Przyjaciele, przyjaciele, pomóżcie mi, nie mogę przejść. Nie martw się, zaraz cię wyciągniemy. Dziękuję wam. Chodźmy dalej. Przejdźmy przez most. Ojej, wygląda niebezpiecznie. Chodźmy popływać! O, lepiej nie! To niebezpieczne! Dlaczego nie? Bo są tam rekiny! I krokodyle! I piranie! No śmiało! Tych zwierząt tu nie ma! Popływajmy! Ale my, koty, nie lubimy wody! Ta woda jest bardzo czysta! Wolę moje błotniste kałuże! A ja popływam! Juhu! Ale fajnie! Sprawdźmy, jaka jest woda! Ale kiedy próbował dotknąć wody, przewrócił się i wpadł do jeziora i zaczął płynąć. Coś mnie ugryzło! To rekin, to rekin! Spokojnie, Missy Fu, poszukamy pomocy! 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 A tak naprawdę był to wielki żółw, który przeprowadził go na brzeg jeziora, a stamtąd Missy Fu wskoczył na gałąź wielkiego drzewa. Ale na szczęście w pobliżu była mała czarodziejka, która po raz pierwszy latała na swoim miotle. Jupi, latanie na miotle jest super łatwe i przyjemne! O, kotku, dlaczego płaczesz? Bo jakieś żółwie i piranie mnie pogryzły, a teraz nie mogę zejść z drzewa, bo jest za wysokie! Nie martw się, maleństwo. Jestem małą czarodziejką. Mogę ci pomóc. Boję się. Nie, nie. Jestem dobrą czarodziejką. Umiesz latać? Tak. Dobrze, wskakuj. Dziękuję, tati. I właśnie tak tati i Missy Fu poznali się. A tati towarzyszyła Missy Fu do farmy, na której mieszkał. Chodź, zabiorę cię do domu, Missy Fu. Bardzo dziękujemy za przyprowadzenie, Missy Fu. Missy Fu, wszystko dobrze? Właśnie mieliśmy iść cię szukać. Missy Fu! Missy Fu! Kto to? To jest moja nowa przyjaciółka, tati. Pomogła mi zejść z drzewa. Bardzo miło cię poznać, tati. Pani Krówko, mogę zamieszkać z tati?
właśnie potrzebowała zwierzaczka. Tak, tak, może? Proszę. Oczywiście, że tak, o ile będziesz nas odwiedzał. Juhu, juhu! Odwiedzimy was wkrótce! Będziemy za tobą tęsknić, Missy Fu! I właśnie tak Tati i Missy Fu wyruszyli na wiele wspólnych przygód. I tak właśnie kończy się ta historia. Czekaj, czekaj! Co się stało, Missy Fu? Tati, a może odwiedzimy moich przyjaciół na farmie? Oczywiście, że tak, Missy Fu! I właśnie tak kończy się ta historia. Piłką. Dobrze. Jupi. Łap. Jupi. Dalej. Jupi. O. Tati, straciliśmy piłkę. Nic się nie stało, Missy Fu. Kupimy nową we Wróżkomecie. Chcemy piłeczkę z Wróżkometu. Kapelusze nie. Różdżki też nie. Piłeczki, tak, ta mi się podoba. Ale ładna. Jedna piłeczka. Missy Fu, kup ją, a ja napiję się wody. Dobrze, Tati. Myślę, że jedna nam nie wystarczy. Zrobione. Zamówienie zostało dostarczone. Jupi! Zagrajmy! Twoje zamówienie zostało dostarczone. Jest go bardzo dużo. Dobrze, dobrze, już to są. Co zrobiłeś, Missy Fu? Gdzie jesteś, Tati? Missy Fu, Tati, chcecie iść się pobawić? Jupi, ale super! Pomocy! Oj, au! Oj, au! Oj! Jupi! Jupi! Co to za hałas? Pani Monin! Basen z piłeczkami! Panie Monin, ma pan jakiś wynalazek, żeby to naprawić? Dlaczego nie użyjesz swojej różdżki? Zgubiłam ją gdzieś w piłeczkach. Zobaczę, co da się zrobić. Oto jest super odkurzacz, który odkurza wszystko i który nigdy się nie zapełni. Super! Jedna, druga, trzecia. Tati! O, to jest nas dwoje. Lili! Oj, gdzie oni się schowali? Co teraz zrobimy? A może schowali się tutaj? Cześć, przyjaciele! Patrzcie, co znalazłam! Ojej, nasze piłeczki uciekły! Nic się nie stało. Z moją różdżką wszystko naprawię. Tres, tris, tras! Teraz wszystkie piłeczki w jedną się przemienią. Wow, jaka wielka!
Pograjmy! Jupi! Mam nadzieję, że tu mnie nie znajdzie. Missy Fu, gdzie jesteś, śliczny kotku? Ajajaj, zbliża się! Mój czarodziejski nos mówi mi, że tu kryje się kotek. Cichutko, ptaszku, albo nas znajdzie. Jestem coraz bliżej i bliżej. O nie, złapie nas. Teraz. O nie. Aj. Biegnij, biegnij, kotku, i tak cię dopadnę. Umieszczę cię w miejscu, gdzie będziesz bezpieczny. Tutaj będzie dobrze. Teraz. Pomocy! Katy, stop! Ja już nie chcę się bawić! Nie, teraz moja kolej, a więc gramy dalej! Nie chcę! Oj, znowu spudłowałam! Ajajaj, gdzie mogę się ukryć? W co się bawisz, Missy Fu? Uciekaj! Chowaj się, zanim cię znajdzie! Co? Dlaczego? Mam cię! Haha! Nie ma czasu na wyjaśnienia! Uciekaj, motylku! Ratuj się! Niczego nie rozumiem! Co się stało? Znowu jestem dzieckiem! Przepraszam! Nie mogę ci tego wyjaśnić, ale musisz uciekać! Tati, przestań! Proszę cię! Biegnij, biegnij! Złapię cię! Hihihi! Tras! O, nie! Znowu teraz jestem dzieckiem! W końcu! Ale słodki! Teraz możemy pobawić się w mamę i dziecko! Piłeczka! Oj! Oj! Jak płaczesz! Co mogę ci dać, żebyś przestała płakać? Spójrz, Tati! Jaki piękny kwiat! Ciu! O nie! Znowu bolą mnie uszy! O! Mały pajączek! Spójrz, Tati! I co mam teraz zrobić? Kuku! Ta! Kuku! Ta! Kuku! Ta! Już wiem! Weź! Tati, musimy wejść na zjeżdżalnię, żeby zdobyć twoją różdżkę. Nie możesz spać. Potrzebujemy twojej różdżki, aby wrócić do normalności. Aha. Jaj, jaj, jaj.
Łap, tati, pomogę ci. Dobrze, tati, idzie ci bardzo dobrze. A gu 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 gu, a gu 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 gu. Tati, idziemy. Mocilek, mocilek. Nie, 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 tati, idziemy. Ty wejdź pierwsza, ja ci pomogę. Wchodź, tati, idzie ci dobrze, wchodź. Aj, nic nie widzę. Moje uszka, tati. Ojej, ale brzydko pachną ci stopy. Łe! Mocilek! Aj! Ostrożnie, tati! Mam cię! Ale się przestraszyłem. Chodź, niewiele zostało. Aj, 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 ale boli! Aj, aj, mi fu, mi pu. Proszę, tati, teraz przywróć nas do normalności. A? A? Tati, tati. Tati, proszę, nie chcę już być dzieckiem. Tati. W końcu jesteśmy sobą. Uff. Całe szczęście, ale z ciebie beksa. Jupi, jej! Musimy z powrotem przemienić naszych przyjaciół. Ajajaj, przepraszam bardzo. Tres, tris, tras. Ojej, ale jest obrażony. Nic dziwnego, tati. Tres, tris, tras. Tres, tris, tras. Tres, tris, tras. O, w końcu mam moje skrzydełka. Żegnaj, Misifu. Oj, do mnie nic nie powiedział. Na pewno jest zły. Nic dziwnego. Pójdę go później przeprosić. Tak będzie najlepiej. Pograjmy w piłkę. Głową, tati. Łap. Oj. Gol. Oj, oj, oj. Oj, tati, co ty teraz zrobiłaś? Oj, Misifu, to była moja różdżka.